Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać mini płytę główną z zintegrowanym procesorem, która posłuży w przyszłości do kontroli fotowoltaiki, oświetlenia i innych gratów w moim domu. Jest to płyta główna marki Intel, Intel Desktop BO, ale raczej B0, a RD1. Jest to płyta główna, o, jak widać, wypuszczona w 2013 roku na procesorze Intel Atom. I ma wiele złącz bardzo ciekawych, które mogą posłużyć do różnych rzeczy. I tak, mamy tu złącze na dysk. Ale to nie jest dysk SATA, tylko to jakiś inny jeszcze tu wchodzi. Bo czytałem opinię, że ktoś tam wsadził dysk SATA pod te złącze i nic nie działało, ale ktoś poradził mu inny dysk tego typu i tamten akurat zaskoczył. No bo jak to się mówi, to że coś jest do wszystkiego, nie znaczy, że jest do każdego. Mamy tu 3-pinowe złącze do czegoś, bo nie jest to opisane. No i pamięci laptopowe. DDR3. Pod tą skorupą znajduje się procesor Intel Atom. Powiem szczerze, no będę chciał zdjąć to chłodzenie i wymienić pastę termoprzewodzącą na nową. I mamy wyjścia PS2, 2 razy COM, 2 razy wyjście wideo, 2 karty sieciowe, 4 USB i dźwięk. Powiem szczerze, jest to zajebista płyta, kupiłem ją na Allegro za cenę jakieś 70 zł. Gość mówił, że u niego służyła jako serwer i powiedział, że się nie grzała prawie w ogóle. A mówił, że do tego zastosowania, do którego ja chcę ją zrobić, nadaje się idealnie. Więc pod kontrolą Linuxa będzie można tu robić cuda na kiju. Trzymajcie się, Piorun Burza Elektryka.